tekst, który pan Zelenka napisał, jak powiedziałem, jest bardzo aktualny. I to jest podstawowe kryterium, dla którego po to sięgam. Jest bardzo dobrze skrojony, ma ciekawe i wyraziste postaci i ma jakiś świat, który opisuje i problem. Taka bardzo realistyczna sztuka o tym, co się dzieje z człowiekiem w tych czasach. Mało sobie zdajemy z tego sprawę, dlatego że podlegamy bardzo różnym manipulacjom. Sami nie wiemy nawet o tym, jak sami podlegamy własnym słabościom i wydaje nam się, że ciągle jesteśmy tacy sami, a jesteśmy już zupełnie inni. O tym jest ta sztuka. Też jest o weryfikacji pewnych relacji międzyludzkich, czy pewnych, no, po prostu relacji międzyludzkich, i które dotyczą nas wszystkich na każdym etapie życia. I co jest fajne w tym tekście bardzo, to, że on jest po prostu wielopokoleniowy. Gram postać Hanki, która występuje w kabarecie i śpiewa piosenki Marty Kubiszowej po czesku. I jest w związku homoseksualnym z panem Adamem Ferencym, który gra postać Jana. Ja gram człowieka bogatego, który pracuje dla korporacji i podejrzewamy, że jest takim mechanizmem w systemie korporacyjnym współczesnego kapitalistycznego świata, ale okazuje się, że troszeczkę on się wyłamuje z tej formuły i jest kimś trochę innym niż podejrzewamy na końcu. Chcę powiedzieć, że to jest dla mnie jedno z najciekawszych spotkań, jakie przeżyłem w ostatnim czasie. Spotkanie z Leszkiem Dawidem. Bardzo interesujący człowiek. Czuję takie bezpieczeństwo pracy i to właśnie zapewnia Leszek. I to jest super, żeby nie poprzeginać w jakąś tam stronę, tylko żeby jednak gdzieś cały czas myśleć o człowieku i że ten motyw gdzieś prawdy, pomimo że robimy teatr telewizji, jest jednak kluczowy w wiarygodności tego przedsięwzięcia. Dla mnie to jest rzecz o relatywizmie we współczesnym świecie, o trudności wyborów, których dokonujemy, o strefie szarości, która się powiększa i o tym, że coraz trudniej jest znaleźć wyraźną granicę między tym, co jest dobre, a tym, co nie jest dobre.